Przyjm Boże, coś wam powiem. Paradoksem naszych czasów jest to, że w bogatych społeczeństwach, które odeszły od wiary, panuje epidemia depresji. Widok pustych kościołów i kaplic stoi w opozycji do kolejek do psychoanalityków i trenerów personalnych. Człowiek, będąc istotą duchową, kiedy spotyka w swoim życiu pustkę, będzie chciał ją czymś wypełnić. Że bez Boga wszystko jest tylko chwilowym uspokojeniem nastroju, a nie rozwiązaniem problemu. Bez Boga zamęczymy się swoimi problemami. Święty Alfons Maria Liguori ponad 300 lat temu napisał: doświadczasz w życiu choroby, tragedii czy smutku, a przez to oddalasz się od Boga. A dlaczego chcesz się oddalić od ognia, skoro jesteś zziębnięty? Im bardziej ktoś jest chory, tym bardziej potrzebuje lekarza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię, woła do nas Pan. Ja wiem, że w dalszym ciągu wypowiedzi jest mowa o jarzmie. Bo pójście za Jezusem jest kolejnym paradoksem, gdyż wzięcie jarzma wydaje się nam oddaniem w niewolę. Lecz ta niewola jest większą wolnością niż to, co uważamy za aktualną wolność, która nas ogranicza. Każdy z nas dźwiga trudy i ciężary, ale oddając się w ręce Jezusa, On nie pozostanie wobec nas obojętny. Jezus pokazał nam wielokrotnie swoim życiem, że potrzebując odpoczynku, udawał się na modlitwę. Na trwanie w zjednoczeniu z Ojcem, a to sprawiało, że nabierał sił do dalszej pracy wśród ludzi. Nabierał ducha, którym dzielił się z tymi, którzy do niego przychodzili. Czasem wybory, których dokonujemy, nie opierają się o dobro i zło, ale między dobrem a czymś wspaniałym. Jest różnica między dobrym a Bogiem. Kiedy przyjęliśmy Jezusa za Pana i Zbawiciela, od tego momentu On prowadzi nas za rękę. Jednak to od nas zależy, czy będziemy posłuszni temu prowadzeniu. To od nas zależy, czy będziemy dalej chcieli iść, czy powiemy, już dalej nie idę. Próbujemy czasami iść w stronę tego, co wygodne, albo tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Wchodząc na drogę nawrócenia, Bóg chce, byśmy z pewnymi rzeczami definitywnie zerwali. Wszystko po to, by później, gdy już pogłębi się nasza relacja z Bogiem, odkryć kolejne sprawy, które także należy uporządkować. Wziąć na siebie jarzmo, które oferuje Jezus, to wziąć Jego słowa i naukę, które nie są ciężarem, lecz pomocą. Kiedy robi się w naszym życiu trudniej, to nie traćmy nadziei. Wierzmy mocniej w Jezusa, który daje pokrzepienie i siłę w trudnościach. Dobrze by było mieć zawsze takie miejsce, gdzie po trudzie możemy odpocząć. Zregenerować siły nie tylko psychiczne czy fizyczne, ale też duchowe. To one są motorem naszego codziennego życia. Jeśli nie ma w nas mocy, to co budujemy swoimi siłami legnie w gruzach. Tam, gdzie nie ma mocy ducha, prędzej czy później wszystko stanie się fikcją. Zbliżamy się do dnia, kiedy usłyszymy, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Katechizm Kościoła Katolickiego podpowiada: Słowo stało się ciałem, by być dla nas wzorem świętości. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie. Bo kiedy Bóg kładzie swoje ramię na naszym ramieniu, jak swoje słodkie jarzmo, nie jest to ciężar, którym jesteśmy obciążeni, ale raczej jest to gest pełen miłości i akceptacji. Jarzmo tego ramienia nie jest ciężarem, ale darem miłości, która nas podtrzymuje i czyni nas dziećmi, woła do nas papież Benedykt XVI.